Dobra, widzowie, postanowiłem, że nie zostawię tego miejsca bez zobaczenia go, ponieważ to niemożliwe, że tylko jedna rzecz tam się znajdowała. Tam musi być coś więcej. Ktoś ich napadł, widzowie, bo innej opcji tutaj nie widzę. I jestem tu, ponieważ, patrzcie, na tabie jest hejter, a ja sam nie mogłem tam być. Widzieliście, ile tam było wczoraj mobów? No, sam nie dałbym sobie rady, żeby to zeksplorować. A dzisiaj, jak jest hejter, jeśli mi pomoże oczywiście, no to pójdziemy tam i spróbujemy coś zdziałać. No, zobaczymy, czy to się uda. No, odkryliśmy niby to miasto ich, ale to dużo nam tak szczerze nie dało. Co to w ogóle jest? Paper. Tu jest ta mapa. Okej, dobra, weźmiemy sobie mapę, bo narysujemy wtedy wejście do tego ich schowka, jakby, czy jak to tak nazwać. A teraz... O! Adrian! Jak tu się schodzi? Ej, widzowie, jak tu się schodzi? A, tu! Adi! Wyjdzie Adrian? Co? Weź ty coś powiedz, a nie... Kurde. Halo. Halo. Sorry, bo coś mi się zmutowało. Co ty robisz? No, ja potrzebuję... Skąd ty masz takie itemy? Ja byłem teraz u tego... Dobra, stary, w ogóle... musimy ten... Ja do ciebie mam pewną sprawę. Wczoraj znalazłem pewną rzecz. Mianowicie ślady, które doprowadziły mnie do miejsca, gdzie kiedyś mieszkał bodajże Steve i Palionka. Ej, proszę. To mój sługa. Ale patrz, jaki on jest ten, zniszczony. Dobijmy go. Ale nie, zostaw go. Kto go w ogóle tak zabił? Nie ma go. Ej! No co, no on już był zniszczony. Dobra, ale czekaj, to jakie ślady? Co to jest? No, bo to się buguje. Chyba pewnie tu zginąłeś. O, moje rzeczy tu są. Ej, a ja nawet nie pamiętam, kiedy zginąłem. Dobra, słuchaj. Każdy znajduje jakieś ślady. Ja już nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale ja znalazłem gorsze ślady. Jakie gorsze? Chodź, pokażę ci. W ogóle to była dziwna historia, bo ja sobie wstaję rano, żeby pójść umyć się w rzece i nagle widzę butelkę z miodem. I potem patrzę i zobacz, tutaj jest ramka. I w tej ramce była kolejna butelka z miodem. I one doprowadziły mnie do pewnego miejsca. No właśnie, muszę ci pokazać to miejsce. Co ma butelka z miodem? Ja tego nie rozumiem, człowieku. To, że był koneserem miodku. My tworzyliśmy fabryki i cały czas coś kurde. No Steve. Koneserem, no dobra, ale przecież wiesz, że miód tutaj normalnie się wytwarza, nie? Więc tak, to nie ma w ogóle nic wspólnego. Kto by zostawiał tu miód? No ale to nie ma nic wspólnego, jak tutaj miód się wytwarza normalnie w lesie. Przecież. Czeku. Jak normalnie? A widzisz tu gdzieś jakiś ul? No, na pewno gdzieś jest. No gdzieś tutaj musi być. Chyba nie. Ej, uważaj! Co? Chodź! O nie, ej, tu jest chyba... Ej, oni tu chyba ten... Emerald! Mają bazę, czekaj. Nie mają tam bazy? Nie ma... Kolejna pochodnia. Ej, tam coś jest. Małpa! Ej, zobacz! Ej, oni tam... Bazę tam mają. No to nie jest uważaj. Tak. Nie. Pa, małpa. Ej, ona cię bije! Co? Ona dużo bije, czy nie? No nie wiem. Ej, ona czekaj, rzucała w ciebie kobstonem! Blokiem, ty! Widziałeś to? Blokiem, ty... Co jest? Ej, jaka zamiatowana małpa, co? Ej, kolejne. Tak, tutaj co było, tutaj, patrz, tutaj zaś był palionki, różowy blok to był. Co? Tak, różowa glina. Ale jak, nie no, to jest niemożliwe, przecież oni by nie zostawiali specjalnych śladów w środku lasu, człowieku. No przysięgam, że zostawili, no. Przecież bym nie chcę mi się w to wierzyć, ale no dobra, no powiedzmy, że to jest dobry ślad, no to dobra. To jest ale dobry co ślad. Dalej? Zresztą, no chodź, co no, dalej? Ja ci pokażę, no i musimy tam pójść przede wszystkim. Bo jak to jest jedzie tylko tyle, nie? To, nie! To jesteś debil. Zaufaj mi, no poczekaj, chodź. No dobra. Kurde, jak tu się to, jak tam się wchodziło? Jak tam weź many? Musimy wejść na samą górę, pod górkę to jest. 1, 2, 3. Wezmę sobie bambusa. Dobra, jestem. Dobra, ej, a co można robić z bambusa w Minecrafcie? Bambusa? Nie wiem, można na przykład waląc nim w łeb. Ej, kolejna putka, ja jej nawet nie zauważyłem wczoraj. Gdzie ty jesteś? No, ja jestem na górze, gdzie ty? O, co tak wysoko? Tam? A, o, tutaj, jesteś, dobra. Po lewej. Patrz, kolejna no, dobra, putka. I teraz tak. Powiedz mi, gdzie są te ślady? Ej, jest tu coś. No mówiłem, ja tego tutaj nie dawałem teraz. Zapomniałem to wczoraj wziąć, chodź. Czemu to jest w ogóle w ramkach? Ja tego nie czaję. No, a w czym to miałoby być? No to jak mogłoby leżeć na ziemi, nie? Równie dobrze. No nie wiem. Patrz, ale według mnie to jest pułapka. Ej, to jest pułapka, wiesz o tym? Ja też tak myślałem. Nie idź tam.
Musimy tam iść. Nie dotykaj tego. Nie dotykaj tej butelki. Ej, uważaj, bo w dżungli są kleszcze. Co? Kleszcze są. No wiem, i pająki też. A ja się nie boję pająków. A ja nie lubię. Co to nie za jaskinia? Parka zamurowana. Ja tam nie wchodzę. Ja... Co? Efektycznie. Dobra, ale walić to. Co? Cześć, zobaczmy, zeksplorujmy ją. Ale ja jej wcześniej nie widziałem. Ej, człowieku. Ej, co ci tak miga na... Ej, ty by normalnie coś miga, jak ty tutaj chodzisz. Ej, ona jest mega duża. Ej. Co jest? Dobra, nieważne, wyjdźmy z niej. Nie, walić to, bo my zginiemy. Ej, tam, a ta, człowieku. Weź... A, ja mam kilo, dobra. Ja mam, fajne. Dobra, powiedz mi, gdzie te ślady, bo no tak na razie... Poczekaj, to ty mnie wkopujesz coś. Nie, poczekaj, aż zobaczysz. Czeku. Chodź, bo już się powoli ściemnia. Najlepiej jakbyśmy wrócili do domu przed No mega się ściemnia. O, jesteśmy, chodź! Gdzie? Patrz! Widzisz? Co? Ej. Ej, ale dobra, to jest ul! Tam jest ul na pewno, człowieku, nie idź tam. Ale ja już tu byłem na dole, chodź. Tak? Jak byłem? No byłem tu. Patrz, i tu jest tabliczka. Aha. Ej, to są takie fajne tabliczki? No są. Dobra. Co dalej? Ja nie wiedziałem nawet, bo to paliunka musiała napisać. No i poszlaki są takie, że oni niby... Że mi się wydaje, że ich ktoś tutaj napadł. Zobacz, jak to wszystko jest zniszczone. Ej, a tam coś jest na dole? Nie, czekaj, byłeś tam? Nie, to jest dobra, to jest... To nic nie ma. Za płytkie, żeby tam wejść, ale no typie, no... Ja tutaj nie widzę nic. No dlatego, musimy coś... Co? Ej, a co tam jest? Byłeś tam? Ale tam nic nie ma, tutaj jest dziura. Dobra, nic tu nie ma. Czekaj. Ja bym bardziej tu poszperał. Muszę wrócić, gdzie? No tu gdzieś, nie wiem, porozwalajmy jakieś bloki czy coś. No dobra, ale myślisz, że tu... No nie no, mi się też wydaje, że to w sumie powinno coś... Ej, woda. Dobra. Ej, ta woda mi się wydaje, prowadzi. Że tutaj coś powinno być, bo to jest na rzecz, coś musi być na rzeczy. To jest niemożliwe. Ej! A, jaskinia. I co to? Jesteś? Ej, hater. Sorry, halo. Tu jest tylko jaskinia. No. Daj mi jedną pochodnię. Ona jest ogromna, człowieku. Ja w ogóle narysuję tu mapę. Jak mapę? Co? Mapę narysowałem, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest, jak coś. Dobra. Ej, na pewno tam idziemy. Daj mi jedną pochodnię. Żebym ja sobie oświetlał. Trzymaj dwie. Dobra, dawaj. Jesteś pewien? Są jakieś różowe bloki! Chodź tędy! Gdzie? Tu. Dobra. Ej! Jest normalnie wejście, zobacz, hejter! Pokaż. Ej, dobra, czekaj, typie, tu może być pułapka, nie wchodź tam tak szybko. Aha, to jak robimy? No nie co wiem. Co to w ogóle za... Jakie tu są powalone rzeczy? Ej, bym cię tam zwrócił, nie? Ale byś nie wrócił już chyba. No chyba nie. A, w sumie by... Dobra, czekaj, trzeba poklikać. Klikasz? Faktycznie, bo tu może być ta luna z pułapką, uważaj. Nie no, ej. Co? Ej, co to jest? Co to jest za miejsce? Ej, to jest jakieś... Ale patrz, jakie to są w ogóle te... Ej, ale czemu te banery wyglądają jak ja? Nie wchodź tam! Uważaj, to jest wejście spokojnie. Do góry, patrz. Wiem, ale poczekaj, pierw zeksplorujmy dół. No dobra, ale stary, patrz, ej, ale, tutaj nie ma skrzynka. Ale te banery ci nie przypominają jakiegoś wściekłego, zmutowanego Yeti? No przypominają w sumie, ty. Ale... O co tu chodzi? One przypominają... Ej, patrz, w ogóle patrz te obrazy. No widzę, to jest? One są przerażające. Przerażająca świnia. Nic nie ma. Czekaj, a tu? A coś w skrzyniach jest? Też nie ma nic. Ej, ale dobra. Ja myślę, że my musimy iść do góry. A sprawdźcie, co się jest za obrazami, ja się boję. Patrzyłem. Czekaj, ale to by trzeba było rozwalić. Ej! Patrz! Ej, tu jest Hot Wings z miodem! Ej, co? Ej, jak to można zjeść? Można to Ej, patrz! To daje super speeda! Co? A na ile, Na 3 minuty! Jak ty jesteś szybki, człowieku! Panato! Ale ej, dobre, jakie fajne, daj mi też! Ale ja miałem tylko jedną! O nie! A jak ty się craftuje? Ale to jest fajne, ty. A to jest drugi miód w ogóle. Ale ty! Steve tutaj musiał ogarnąć pełno rzeczy, ale jaja! Ej, no na pewno. Rozwaliłem obraz mu w ogóle. Tak, czekaj, o, naprawiłem. Ale wywalone. Ej, słuchaj! Ej! Co jest? A czemu ja mogę tego nie jeść, obraz? Ja mogę sobie wybrać obraz, jaki chcę postawić. Jak? Na czym? Normalnie, patrz!
wejdź sobie, patrz, weź sobie obraz i kliknij shift, tu po lewej masz. No. Ej, mam. Shift i na tabliczkę. Co jest? Ej, jakie fajne. Widzisz? No. Dobra, wejdźmy do góry. Ej, tam jest skrzynka, ja nie otwieram. To jest skrzynka babka, na pewno. Ale nie ma czerwonego tu. Nie ma? Nie widzę, żeby było. Co to? Ej. O nie. Wiadomość głosowa Steve. O nie. Co ty? Ej! Steve zostawił wiadomość głosową. Jakie jaja, nie? Co tu się w ogóle... Co ty gadasz? Ja wezmę jeden baner, jak coś to pokażę. Wezmę nawet dwa, pokażę. A to się da wziąć w ogóle? Tak, banery da się wziąć. No, da się. Ale zostaw tu parę. No, ja zostawiam. I pójdziemy... Ej, dobra, czyli oni tutaj mieli jakby swoją bazę. Ale to wygląda jak taka baza, jakby dopiero co tutaj przyszli, wiesz? Tak mi się wydaje. To wygląda bardziej jak torturornia. Ale no nie wiem. Mi się wydaje, że tą bazę ktoś zmodyfikował. Ona była normalna. Jakiego ja mam speeda? Ej, no, ale ty na dwodzie masz speeda? No chyba ta. Kurde. Dobra, czekaj, nie, ja muszę tego Twinksa zjeść, bo... No bo ja nie mam takich rzeczy, ja czekaj, jak to się kapuje. Ej, ale ja nie wiedziałem, że to jest takie fajne. No mi się wydaje, że to musi być po prostu kurczak i miód. Albo nie wiem. Ej, no, trzeba, nie, ja trzeba... to po prostu, ja to próbuję, bo mnie to ciekawi. A na ile minut to masz? Ale pod E mamy, poczekaj. To jest honey. To się kraftuje. Czekaj. Tak, to się kraftuje butlami lodu. Widzę, tak, faktycznie. I to, a tylko skąd to dostać? Ale nie, typie, to jakieś mięsa są z Gasta. Tak? To są z Gasta? No, mięso z Gasta to jest. O, to my nie, tego nie zrobimy przecież... nigdy. Ogarniemy, może znajdziemy kryjówkę Steve'a i tego będzie więcej. Kolejny miodek! No, trzeba będzie spróbować. O nie. Kolejny miodek. Tak? Dobra, pa jaki speed! Ale ile ty to masz minut, człowieku? Ty już to masz 10 minut. Nie, jeszcze 20 sekund. Ale ja zasuwam. Dobra, a miałeś na 8? Nie, na 3 minuty to było. O kurde, ale dobra, no i tak to jest fajne. No jak ty lecisz? No lecę strasznie, dobra, uważaj, wróćmy do swojego. Kurde, jest noc, uważaj, bo ja nie wiem, czy coś w nocy tutaj się dzieje, czy nie. Ej, creeper. No tam pilacie są, ej, musimy uważać. Bo tu jest armia pillagerów. Musimy pinkalać jak najszybciej. Musimy, ale przede wszystkim musimy też powiedzieć, co znaleźliśmy i jakie tu są obe itemy. I nie wiem co, ale te banery Yeti, one coś muszą znaczyć i ja się boję najgorszego, nie? Że tutaj jest jakaś zmutowana bestia. No miejmy nadzieję, że nie i nic nam nie zrobi, ale na razie odkryliśmy coś po prostu niesamowitego, widzowie. To było niesamowite przeżycie. Dobra, ja widzę, powiem wam tylko tyle. Czekam na chłopaków i dam im jak najszybciej znać. Widzowie, dziękuję, trzymajcie się, cześć.